Wiesz, nawet nie wiesz, jaka jestem wściekła. Nawet myślałam przez chwilę, żeby powiedzieć tej całej Soni prosto w twarz, co o niej sądzę, ale no, nie jestem najlepsza w takich konfrontacjach. Ale wiesz co? Ja akurat dzisiaj mam taki dzień, że chętnie sobie ulżę. Halo? Hej, Sonia. Hanka, cześć. Jak się czujesz? Zdrowieję. Jak się czujesz z tym, że unieszczęśliwiłaś dwoje kochających się ludzi? Fajnie się buduje związek na czyimś nieszczęściu? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Po co znowu ściągałaś Bartka do Warszawy? Ja go nie ściągnęłam do Warszawy, on przyjechał sam. Poza tym nie muszę ci się tłumaczyć, to nie jest twoja sprawa. Ja wiem, że to nie jest moja sprawa i nie mam zamiaru się wtrącać. Po prostu chciałam, żebyś widziała, że Bartek i Tamara byli naprawdę super parą i bardzo się kochali, a ty złamałaś obojgu serca. Zresztą Bartkowi chyba nie pierwszy raz, prawda? Ulżyło ci? Tak, ulżyło mi. Nigdy więcej do mnie nie dzwoń, Hanka. Cześć. O, ale jej dowaliłaś. No co, myślisz, że przebiłam? Nie, nie. O, jesteś, nie słyszałam cię. Nie wiedziałem, czy Staś nie śpi, chciałem go obudzić. Co się stało? Masz czerwone oczy. Tak, to musiałam się zatrzeć kremem Stasia. Sonia. Ej, masz mi natychmiast powiedzieć, co się stało. Hania dzwoniła. Hania? A zrobiła mi awanturę, że rozwaliłam ci związek. Ja no nie wierzę. Ja jej chyba... Nie wiem, co jej zrobiła, ale tak nie wygląda. Nic nie rób. Ale Sonia, ona nie może ciebie tak traktować. Przecież nic nie zrobiłaś. Jak nie zrobiłam? Właśnie, że zrobiłam. I przepraszam cię. Za co mnie przepraszasz? Że rozwaliłam ci związek, Bartek. I chociaż nie było to specjalne, to w głębi serca ja naprawdę tego chciałam. Ja byłam i jestem zazdrosna o Tamarę. Bo odkąd się zobaczyłam, ja nie mogę przestać o tobie myśleć. Kocham cię. I zrobiłam błąd swojego życia, że cię odrzuciłam.